Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Zaczynamy kolejną serię na naszym kanale, tym razem Observer, horror od studia Bluebird Team, znanego najbardziej chyba z horrorów Layers of Fear, ale przez wiele osób Observer jest uważany za najlepszą grę tego studia, więc koniecznie powinniśmy sprawdzić. Jest też wersja jakby nowej generacji Obserwera na nowe konsole. My gramy w tą pierwszą, oryginalną. To nie był zły pomysł na pewno, żeby wydać na nową generację konsol tą grę, jeżeli ta naprawdę jest taka dobra, ale my tego nie potrzebujemy, więc zagramy sobie w oryginalnego Obserwera i zobaczymy, jak bardzo straszny jest. Usiądźcie wygodnie i zapraszam do wspólnej zabawy. Przypominam też oczywiście, że Bluebird Team to polska firma, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jeżeli to kogoś interesuje akurat. Okej, ciekawe. Yeah, I'm here. You okay there? I've been hailing you for the past 5 minutes. I'm fine. I must have dozed off. No rest for the wicked. How's the dream eater treating you? Well, I'm not a vegetable yet. Could have fooled me. Hardy har. I'm serious, Dan. Your signal's all over the place. Have you taken your meds? Nie martw się o to. I will in a moment. Do it now. I need you in good shape. Czy ten koleś, nie wiem, to nie jest głos czasami Duke Nukema, czy coś w tym stylu? Środkowy przycisk myszy, nie wiem, który to jest. Musimy wejść w opcję. I szybciutko sobie ogarnąć. SPM. Biowizja, noktowizja, SPM. Tab inaczej. Aha, okej. Okay. Jeszcze sobie pozwolę szybko. Okej, okay, najgorsza rzecz na świecie, jaką od razu widzę, nie ma czułości myszy do ustawienia. O kurde, ten gościu. Ciekawy pomysł z tym takim kurde zgliczowaniem wizualnym. There you go. Looking better already. Yeah. Wouldn't want me to mess up. Can you see the headlines? Another leech goes berserk. Don't be like that. It's just... Yeah, yeah. Masz dla mnie robotę? What's this about? Just checking in or you need me downtown? Nah, just a checkup. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, not pretty. The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place, securing the area. Covering your tracks, I mean? Careful what you say. This is a monitor channel. Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Adam? Yes. Well, what's left of me? Dad. What happened? Where have you been all this time? Away from you? It's funny. Thought it would be easier. To hear your voice after all these years. But it really isn't. Come on, Adam, don't start. I really thought I could pull it off, you know?
we're so close to making a difference, to setting us all free. And now it's... can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are, I'll come and get you. Shit. Dad, for once in your life, just listen to me. Whatever happens, I need you to remember, you're not in control. Adam, can you hear me? You still there? Adam. God damn it. Dad? Dad? Matriarch, display caller ID. Displaying now. Kempinski? That's new. Matriarch, locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jeez. Adam, the stacks. You just had to hit bottom, huh? Kurde, ten gościu to... Fucking bottom. Ledwo mówi, nie? Chyba. Rutger Hauer, nice. Lubię tego aktora. Okej, to jest blok, tak? To jest budynek. Need to get out. Easy there, Tin Man. I'm not looking for trouble. Oh, Tenant? Huh? I don't live in this dump. If that's what you're asking. State your business. Just visiting a friend. Friend? Name? Grabinski. Leon Grabinski. Tenant. Oh. Apartment 7. Ground floor. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead, turn right. Yeah, I got it. Backwards and forwards. Thanks. Door open. Aha, tak się popychał, dobra, myszką. A
Attention citizens, curfew is now in effect in all Class C districts. Remain in your apartments and enjoy your chosen holographic content. Thank you for your cooperation. Bo ja przez dziedziniec w lewo, w prawo, potem znowu w prawo, czy jakoś tak. Tu chyba piwnica. Apartament 7. Anyway. Co to kurwa? Czwarty, piąty, ósmy, a gdzie siódmy? Jest. Zarski, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. This is Lazarski 656210 setting up a crime scene. I need to check the victim's compass for connections. 6 million volts wasn't enough. HN, gotta start somewhere. Victim is equipped with an ID mixer. Identification, not possible. Damn it. Erratic cutting pattern, indicating the killer was in a frenzy. ID check, failed. Time of death, about an hour ago, before he called me. Jeszcze coś w tej biowizji? Łeb ujebał. The head was removed post-mortem. It's possible the killer took it. Motive unclear. Rozejrzyjmy się w takim razie.
controlled substance 45F, better known as feed. You'd never touch this, Grim. Nie wiem, jak można mieć kanapę w kuchni, nie? Ale spoko. Są ludzie, którzy mają. Ja w ogóle... Jaki jest w ogóle sens posiadania kanapy w kuchni? Ktoś może mi powiedzieć? Tutaj coś ignored jest. Bo nie... Aha, że to nie jest ważne dla śledztwa pewnie. No bo to jest jakieś tam biologiczne, ale nieważne dla śledztwa, czy nie wiem, szama, ale zignorowano. Ciekawa rzecz. Którym się tam jeszcze włączało? Ten drugi wizjer. Już zapomniałem. No. To był guzik, kurwa. No kto wizja? Wizja M. Jakaś płyta główna. Damage or evidence disposal. This panel is busted. Signal must have come from somewhere else. Ciekawe, ciekawe. Coś w tej szufladzie. Adam Lazarski, karta identyfikacyjna. Jakiś Chiron Inc. Chiron Incorporated. High level clearance. Looks genuine, but it's expired. Okej. Czyli przełączamy się między różnymi wizjami, jak widzimy, i tutaj możemy znaleźć, przeszukać miejsce zbrodni. Fajnie w sumie, że jest trochę tak jakby coś już tam wykrywa, pokazuje na jakie odległości, jeszcze nie wiadomo co to jest i sobie możemy to sprawdzić. Bo nie ma to jak szukać, po prostu nie mając pojęcia, gdzie możemy coś znaleźć.
A już w szczególności w takiej wizji jakby. To jest ten kompas. To jest ten mikser. Ramka holograficzna. Adam, so this is your apartment. Doesn't mean it's your body. A hidden data storage. The encryption is too complex for my hacking tool. I'm taking it with me. Might be able to decode. You never cared about this stuff. Okay, jakiś nośnik danych, spoko. Teraz biologiczne rozkminianie. Ale mam wrażenie, że to akurat już jest zrobione, ewentualnie lodówka. Ciekawe, że tej krwi nie chcę sprawdzić. To jest ten shit, to. Ciekawe, że tej krwi nie chcę sprawdzić, czy należała do niego. Ogólnie co? Tutaj jakaś walka chyba była w takim razie. Tutaj też jest krew. Żeby rozkminić, w sensie, co tu się wydarzyło, nie? O. Jedyne, co można, to ludzka. Ludzka krew. Coś jeszcze? O, tu okablowanie. Aha, to jest od razu serwer chyba. Tak. Cały ten serwer. Biologicznie w takim razie. Chyba też już wszystko. Tam coś mi jakby... O, łazienka. Kurde, tak się zlały te drzwi z... ścianą, że nie zauważyłem. Musi być... silny stabilizator augmentacji. Rygorystyczna kontrola dawkowania wskazana. A to dla mnie nawet dobre, to. Dobra, coś jeszcze, czyli wychodzimy. Chyba wszystko, nie? Wykryto uszkodzenie konstrukcji panelu bezpieczeństwa. Okej, ktoś się włamał tu, oczywiście, i...
guess I triggered the security system. Must be a way to deactivate it. To lepiej mi powiedz, jak stąd się wychodzi. Tutaj nic nie ma. O, coś, panel, okej. O, coś dalej. What the fuck do we have here? Claw marks. Ślady szponów. A to faktycznie ciekawe, nie? Co ja tu mam jeszcze? W ogóle... To są drzwi? Czy co? Ja chyba stąd przyszedłem, nie? Gdzie jest ta szafa, którą przesuwałem? Tam. Tu gdzieś... Ja przyszedłem tędy. Nie mogę stąd wyjść. Nie ma takiej opcji. Wyłączyć alarm, tak? No tu mamy panel bezpieczeństwa. Uszkodzenie rozkminione. Tu idą kable, tu coś jest. Nie. Kable idą tak. Może jeszcze szafę lepiej. Płyta główna. No. Co my tu mamy? Nic. Nic, okej. I tu idą kable. Dobra, tu idzie jakiś kabel. Chyba nie mogę przez te drzwi teraz przejść. This is the spot. There has to be something. Bingo. Tylko teraz, kurwa, jak się wyłącza, nie? Musimy rozkminić kod. Jaki może być kod? Żeby wyłączyć alarm. Może w szafce gdzieś. To w taki, to pewnie w szufladzie będzie jakieś. Okay.
Musimy rozkminić teraz kod. Nie wiem za bardzo skąd. Musimy poszukać. Może jednak jeszcze przy nim. Bo nie wiadomo, kto to jest w sumie. Hymy. Dziwne, że kompa nie mogę odpalić, jak jest, nie? Włączony. I tutaj czegoś znaleźć. Widocznie nie ma tu nic, albo nie działa. Do końca. Książki leżą. Gdzieś tu, kurde, musi mieć ten kod zapisany, albo może... Powinien użyć skanu, żeby znaleźć sposób na jego wyłączenie. No znalazłem. Tylko nie mamy... Rozumiesz? Kodu, który wyłączyłby alarm. Tu jeszcze mam noktowizję w ogóle. Ale trochę jest za jasno na to. To jeszcze może sprawdźmy ten panel. A, wiem. Albo jeszcze inaczej. Co ja gadam? Tutaj, kurde, przecież. Powinni odciski palców może znaleźć. Nie? Szkoda. Rozkminiałem, że odciski palców będą na tym widoku jakby. Widoczne. Ile razy, że tam naciskał, no nie? Szkoda, że jednak nie. No cóż, a tu? Podchodzę i się robi ciemniej. Uszkodzenie konstrukcyjne, może tu coś jeszcze? Może w łazience jeszcze jakaś szafka? Albo tu coś? Nie? No, no, Prague and E. Jakiś kurwa książka dla dzieci. Eustachy Sosna. 400 zł? No tak, w przyszłości ceny już tak poszły w górę, że książeczka dla dzieci kosztuje 400 zł. No cóż, w takim razie w następnym odcinku wydostaniemy się oczywiście z tego mieszkania. Zapowiada się całkiem ciekawie. Zobaczymy, jak to się ogólnie rozwinie, ta gierka. Na czym ona będzie polegała? Czy to właśnie będzie takie chodzenie i przeszukiwanie tylko i wyłącznie non-stop? Czy może coś więcej się będzie działo? Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale. I do zobaczenia już wkrótce w następnej części Observer. Na razie.